Państwa w imieniu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Ważne spotkanie, bowiem będziemy mówić o budżecie Olsztyna, o projekcie budżetu Olsztyna na rok 2017. Tuż przy panu prezydencie, pani Wiesława Nałodczyńska, skarbnik miasta oraz profesor Mirosław Gornowicz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Olsztyńskiej Rady Miasta. Do państwa dyspozycji są także zastępcy prezydenta Olsztyna. Pierwszy zastępca pan Jarosław Słoma, drugi zastępca pani Halina Zaborowska-Boruch oraz trzeci zastępca pan Ryszard Kuć oraz sekretarz miasta pan Stanisław Wójczyca. Dzień dobry państwa. Panie prezydencie, proszę o przedstawienie projektu budżetu, omówienie projektu budżetu na 2017 rok. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam państwa. Postanowiliśmy przedstawić, rozumiem, za pośrednictwem i uprzejmości państwa, w skrócie chociaż projekt budżetu, który dotyczy naszej gminy, który zapewne państwo również przedstawicie w swoich mediach naszym mieszkańcom. Budżet miasta Olsztyna na rok 2017 to po stronie dochodowej 1 158 349 761 zł. Na prezentacji jest to pokazane. Wydatki to jest kwota 1 188 milionów złotych. I oczywiście w prosty sposób rachunek, który tutaj z tego wynika. Deficyt jest to kwota przeszło 30 milionów złotych. Nasze zadłużenie, może dodam, w tych materiałach nie ma, na koniec tego roku 2016 będzie to poziom 289 milionów złotych. Będzie to kwota mniejsza niż ta, która była na koniec roku 2015. A gdybyśmy przeliczali to na jednego mieszkańca, to wychodzi 1664 zł. Jeśli chodzi o strukturę dochodów. W roku 2017, jak widzimy z przygotowanego wykresu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT czy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT jest to kwota 22% całego budżetu, a więc dochodów budżetu. Jest to kwota prawie 250 milionów złotych. Podatki i opłaty, w tym oczywiście podatek od nieruchomości, jest to kwota 193 milionów złotych. Na tych wykresach państwo szczegółowo możecie zobaczyć, jak to się odnosi do roku 2016, gdyż w takim samym podziale zaprezentowaliśmy państwu, jak te kwoty w 2017 roku korespondują z tym, co było w roku 2016. Generalnie rzecz biorąc, dochody nasze w wielu działach będą wyższe. Oczywiście budżet jest budżetem ambitnym, jest budżetem trudnym, nastawionym również na inwestycje. W tym roku, akurat roku 2016, doskonale wiemy, jesteśmy po pierwszym etapie tak olbrzymiego wydatkowania środków w ramach przede wszystkim różnych projektów współfinansowanych środkami unijnymi, a więc w ramach tej edycji 2007-2013, gdzie w roku ubiegłym zakończyliśmy nasze wszystkie inwestycje współfinansowane środkami unijnymi i jednocześnie rekordową kwotą, bo była to kwota znacznie powyżej 550 milionów złotych. Ten rok poświęcony był na to, ażeby przygotować się do kolejnej absorpcji środków, ażeby przygotować projekty, które są potrzebne, które są niezbędne, żeby nasze miasto mogło się rozwijać. O tym jeszcze zapewne sobie powiemy, natomiast pozwolę sobie przejść do tego slajdu, który pokazuje dochody ogółem, a więc to jest ta czerwona kreska pionowa, jest to prognozowana przez nas, projektowana wartość dochodów, zarówno jeśli chodzi o dochody ogółem, zarówno jeśli chodzi o dochody bieżące, to jest linia niebieska, jak i o dochody majątkowe. A więc tu na tym wykresie widać wyraźnie, że w stosunku do roku 2016 czy 2015
Będzie się to na pewno zmieniać in plus w stosunku do roku 2016, bo będziemy wydatkować środki i własne, i unijne na realizację dużych, ważnych projektów, jak wspomniałem wcześniej, związanych z rozwojem miasta. Również jeśli chodzi o wydatki, to należy tu przede wszystkim podkreślić, że będą większe wydatki na działania związane z szeroko rozumianą edukacją. Jak Państwo widzicie, jest to 32% całego naszego budżetu wydatków. Jest to kwota przeszło 380 milionów złotych, gdzie w roku 2016 prognozowane wykonanie jest na poziomie 358,8 miliona złotych. A więc w edukacji opiekuńczej na pewno wydamy więcej. I tu wracając do subwencji, którą otrzymujemy od ministra finansów na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą oświatą, to będziemy musieli z własnego budżetu dopłacić do tego obszaru funkcjonowania przeszło 140 milionów złotych. A więc jest to kwota znaczna. I nie wiemy, czy ostateczna, bo nie wiemy jeszcze, a jesteśmy w trakcie, pan prezydent Słoma te działania prowadzi wraz ze swoim zespołem, jakie będą ewentualne skutki finansowe wprowadzanej w tej chwili przez rząd reformy edukacji, reformy w naszym szkolnictwie i likwidacji gimnazjów. My, tak jak pokazujemy, już mamy wydatki znacznie wyższe, natomiast co jeszcze nas czeka, trudno o tym powiedzieć. Na pewno jeśli chodzi o transport i łączność, to widzimy, że znacznie wzrośnie ilość środków, które będą zaangażowane w tym dziale, bo będzie to kwota przeszło 284 milionów złotych, ale jeszcze raz wrócę do tego, jest to związane z tymi naszymi projektami, które bądź się już rozpoczęły, bądź będą w tym roku rozpoczynane. Również jeśli chodzi o wydatki bieżące, gdybyśmy spojrzeli na te wykresy liniowe, to widzimy, że zarówno wydatki ogółem, wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe w stosunku do roku 2016 nam wzrastają. Struktura wydatków bieżących jest ona również przedstawiona na wykresie i jak Państwo możecie zauważyć, praktycznie te wydatki rzeczywiście będą większe, chociażby jeśli chodzi o wynagrodzenia i składki od nich należne. Przecież doskonale wiemy, że po pierwsze to wchodzi reforma związana z najniższą płacą, a więc również to musi być przez nas uwzględnione, a więc już nie kwota 1850 zł, tylko ta najniższa, a jednak tacy pracownicy u nas również są zatrudnieni, musi wynosić 2000 zł. Tylko z tego tytułu praktycznie we wszystkich jednostkach sfery społecznej plus kultury musieliśmy dodatkowo zarezerwować 10 milionów złotych na płace i pochodne, bo taki wzrost następuje. Oczywiście w skali całego miasta to będzie jeszcze wyższy wzrost. No, do tego musimy być przygotowani, bo po prostu taka jest ustawa, a my musimy realizować to, co z niej wynika. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, mamy tu podane również na tym diagramie liniowym, przepraszam, na tym wykresie liniowym pokazane, że one rzeczywiście będą wzrastać. Tu widzimy to apogeum w roku 2015. Widzimy, że ten 2016 związany był z mniejszymi, a tak jak powiedziałem, przede wszystkim związanymi z przygotowaniami, wydatkami, z przygotowaniem, przepraszam, projektów do realizacji, ale będzie to zapewne wzrastać w 2017, w 2018 w trakcie realizacji tych naszych planów inwestycyjnych i realizacji wydatków majątkowych. No i bardzo ważny wykres, ten ostatni, który tutaj pozwoliliśmy sobie przygotować i Państwu przedstawić, wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia, jak widzimy, po pierwsze, musimy oczywiście być zgodni z ustawą o finansach publicznych, a więc artykuł 242, pierwszy artykuł 242, że dochody bieżące w każdym roku muszą być większe niż wydatki bieżące.
a więc musimy mieć w rachunku bieżącym po prostu wynik dodatni. Inaczej byśmy budżetu po prostu nie mogli uchwalić. I artykuł 243 mówi o wskaźniku zadłużenia, a więc w każdym roku realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej musimy mieć pieniądze wygenerowane w danym budżecie, zapewniające spłatę rat kapitałowych i zapewniające spłatę odsetek od oczywiście zaciągniętych kredytów. Ten wzór jest taki bardziej skomplikowany, ja nie będę do tego wracał. Wieloletniej prognozy finansowej, gdzie widzicie Państwo, że w roku 2021 mamy zetknięcie się wskaźnika zadłużenia wraz no, z tymi tak, wszystkimi naszymi możliwościami realizacji budżetu. I teraz wskaźnik ten indywidualny zadłużenia nie mógłby przekroczyć po prostu naszych możliwości, bo wtedy również jednoznacznie po prostu taki budżet przez Regionalną Izbę Obrachunkową no, nie zostałby przyjęty, byłby po prostu zaopiniowany negatywnie. Rada Miasta wcześniej w ogóle praktycznie byłaby zobowiązana nie do nieprzyjęcia takiego budżetu, jak i prezydent po prostu nie ma prawa takiego budżetu przygotować. A więc dzisiaj są takie nasze możliwości, dlatego pojawiające się czasami pytania, dlaczego nie ma jeszcze takiej czy innej inwestycji, czy takiego innego wydatku, no po prostu w sposób jednoznaczny tutaj należy odpowiedzieć, bo takich możliwości finansowych gmina nie ma. Jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, jeśli chodzi o nasze zadania związane z realizacją tą najbardziej potrzebną w sensie różnych zadań inwestycyjnych, to realizujemy już budowę ulicy Towarowej, bo związana jest ona z podłączeniem poprzez węzeł Wójtowo do naszej obwodnicy. Wartość rozstrzygniętego kontraktu to jest 103 miliony złotych. Jesteśmy w przededniu praktycznie rozstrzygania przetargu na realizację modernizacji w części ulicy Pstrowskiego wraz z budową nowego przebiegu tej ulicy i dalej z podłączeniem do węzła Szczęsne, który będzie niebawem wykonywany przez wykonawcę południowo-wschodniej obwodnicy. Wartość tego zadania dzisiaj szacowana w oparciu o kosztorys inwestorski to jest 109 milionów złotych. Na te zadania mamy przyznane środki unijne w wysokości 85% jako dotacja z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Również jesteśmy na etapie procedury przetargowej związanej z modernizacją ulicy Pieniężnego, która to ulica wraz z ulicą Partyzantów będzie finansowana z tak zwanego również programu operacyjnego Polska Wschodnia i obszaru szeroko rozumianej ekomobilności i rozwoju transportu publicznego. A więc w najbliższym czasie rozstrzygnięcie ulicy Pieniężnego, modernizacja tej ulicy z przystosowaniem dla transportu publicznego i oczywiście budową nowego mostu na rzece Łynie, umożliwiającego przede wszystkim przejście bezkolizyjne pomiędzy Parkiem Centralnym a Parkiem Pod Zamcze, czy też wkrótce realizowanymi plantami wzdłuż murów Katedry Świętego Jakuba. Wracając do dróg, jesteśmy w trakcie wydawania, dzisiaj jest wezwy drugi bodajże, ale dzisiaj powinna być wydana decyzja Zyridowska, wczoraj, tak? Wczoraj została wydana. Cieszę się bardzo, a więc będziemy przystępować również do ogłoszenia przetargu i modernizacji przebudowy ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy 1 Maja do Ronda Bema i dalej od Ronda Bema przy dworcu do ulicy Lubelskiej. Również na to będą i są przewidziane środki unijne. Jesteśmy po pierwszym etapie oceny wniosków w Ministerstwie Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z informacji, które posiadamy, 14 grudnia będziemy podpisywać umowę na dofinansowanie. Jednocześnie jesteśmy po podpisaniu z panem marszałkiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jesteśmy po podpisaniu umowy na dotację realizacji dróg tzw. trzeciorzędnych,
łączących drogę 527 z drogą numer 16 poprzez gminy Jąchowo, Olsztyn i Giedrzwałd, poprzez ulicę Wołodyjowskiego, Kresowa, Żurawia, Terkoza, a więc drogi, która zapewne dla mieszkańców tamtych dzielnic jest niezwykle ważną. Koszt inwestycji 38 milionów złotych, to dofinansowania prawie 30 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie również, jak Państwo wiecie, innych projektów, na które mamy już przygotowane i przydzielone finansowanie. To jest chociażby budowa olsztyńskich plantów, a więc tutaj przy ulicy Pieniężnego wzdłuż murów katedralnych. Przygotowujemy przetarg, niebawem będzie ogłoszony, a następnie rozstrzygnięty i na pewno na początku roku 2018, zakładam, bezpośrednio po zimie, te wszystkie prace ruszą. Również otrzymaliśmy wsparcie na modernizację Parku Jakubowo, to jest kwota prawie 5 milionów złotych ze środków unijnych i ten park, realizatorem jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, również wkrótce będzie rozstrzygany co do formuły przetargu, a następnie realizowany. Również jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, największego naszego projektu, związanego z modernizacją transportu szynowego, a więc tego tramwajowego, gdzie nowa linia na odcinku Pieczewo poprzez ulicę Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, ulicę Piłsudskiego ma zostać po pierwsze zaprojektowana, projekt będzie gotowy w grudniu. Wówczas złożymy również nasz wniosek do parku, ażeby otrzymać wsparcie finansowe, a następnie będziemy przygotowywać procedury przetargowe, tak ażeby w połowie roku móc rozpocząć pracę. Zakładany koniec realizacji tej inwestycji to jest rok 2019. Wartość tej inwestycji to jest kwota przeszło 220 milionów złotych. Tylko tego zadania, które będzie finansowane przez gminę i przez dotację unijną. Jesteśmy również w trakcie, a w zasadzie przygotowaliśmy kilka projektów, które są związane z tak zwaną efektywnością energetyczną, które ewentualnie będą mogły dostać dofinansowanie, jeśli chodzi o nasze placówki edukacyjne. To jest szkoła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, to jest szkoła na Wódkowie, to jest szkoła w Nadajkach, to jest nasz Zespół Szkół Energetyczno-Mechanicznych, to jest jeszcze kilka innych placówek, które są gotowe do tego, ażeby po prostu projektowo realizować te zadania. Czy będziemy realizować i w jakim zakresie, to będzie zależało z kolei od możliwości finansowych programu tego dotacyjnego, bo jeśli dostaniemy na odpowiednio wysokim poziomie to dofinansowanie, to rzeczywiście na pewno chętnie te środki wykorzystamy i zrealizujemy te projekty. Jeśli będzie to poziom dofinansowania 20%, to raczej będzie to problem, a więc niektóre tak, ale nie wszystkie, bo środków w budżecie po prostu nie starczy. Również na koniec grudnia będziemy mieć gotowy projekt związany z modernizacją, przebudową, jak Państwo wiecie, naszej hali Urani. Tu to zadanie mamy wpisane w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w budżecie przyszłorocznym. To zadanie może być dofinansowane. Wystąpiliśmy o to do marszałka, również tak zwanej efektywności energetycznej, ale wystąpiliśmy o to, ażeby ten projekt był po prostu projektem regionalnym, żeby to był projekt, który mógłby po prostu być zatwierdzony jako pozakonkursowy z wyższym dofinansowaniem możliwym, po prostu jak najwyższym możliwym ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego. Również wystąpiliśmy do ministra sportu w ramach rozbudowy infrastruktury sportowej, w ramach możliwości, którymi dysponuje minister, ażeby wsparł również te działania związane z tym obiektem. Również w przełom grudnia, stycznia będzie gotowy projekt stadionu. Tu w tej chwili są opracowywane analizy i materiały, z jakich źródeł, w jakiej formule organizacyjnej i instytucjonalnej ewentualnie realizacja tego bardzo potrzebnego obiektu mogłaby nastąpić.
No dodam do tego, że jesteśmy przygotowani do realizacji również tak zwanej Łynostrady. Państwo znają ten projekt, część finansowania to z ekomobilności, część finansowania to z bioróżnorodności, gdzie również z bioróżnorodności dostaliśmy finansowanie na budowę i przygotowanie takie zielone górki Jasia, a więc takie parkowe, edukacyjne dla zarówno mieszkańców, jak i młodzież. A więc budżet, jak wspomniałem, wyższy w stosunku do roku 2016, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Budżet już bardziej proinwestycyjny, bo około 26% całego budżetu to będą środki na tak zwane wydatki majątkowe. I oczywiście, jak przedstawiłem, przynajmniej te zadania, które przed chwilą wymieniłem, one będą realizowane w cyklu w roku 2017, w roku 2018 i niektóre jeszcze w roku 2019. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Pan prezydent poniekąd już wspomniał, ale poproszę panią skarbnik o to, żeby w pigułce przypomniała nam o tym, czym musi kierować się gmina, przygotowując plan finansowy miasta. Gmina, przygotowując projekt budżetu na rok następny i prognozę na lata następne, w tym przypadku Olsztyna to jest rok 2017-2033. Dlaczego rok 2033? Wynika to po prostu z ostatniej raty kapitałowej kredytu, jaki gmina w poprzednich latach albo w roku bieżącym ma zamiar zaciągnąć. Przy konstrukcji tego dokumentu oczywiście trzeba wykorzystać wszystkie zasady wynikające z określonych przepisów. To nie jest dokument, prawda, który tworzony jest, biorąc pod uwagę no, dane sytuacje, które w gruncie rzeczy nie powinny mieć miejsca w tym dokumencie. Ja przypomnę tylko tyle, zresztą pan prezydent też mówił o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ten dokument jest opiniowany obligatoryjnie, ten projekt jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i on musi spełniać wszystkie określone standardy, tak jak mówię, wynikające z przepisów, przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych, a także innych ustaw, jak ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, a także o dochodach, o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Także pod uwagę jest brana tak zwana uchwała trybowa, jest to uchwała podjęta przez Radę Miasta, pokazująca w zasadzie te podstawowe elementy, z jakich ten dokument powinien się składać. Przy konstrukcji tego dokumentu, przede wszystkim po stronie dochodów, bierze się pod uwagę informacje, które płyną do gminy z Ministerstwa Finansów. Dotyczy to przede wszystkim subwencji i tak zwanego PIT-u, bo CIT-to my sami prognozujemy, czyli w przypadku PIT-u jest to prognoza Ministerstwa Finansów i tutaj jest sytuacja taka, że można ewentualnie przyjąć tak jak wydatkowanie troszeczkę większe, mniejsze. My od wielu lat stosujemy taką regułę, że przyjmujemy liczbę wykazaną przez Ministerstwo Finansów. Też dużą tutaj część w tym dokumencie stanowią dotacje. Dotacje są to informacje, które przekazywane są przede wszystkim przez wojewodę. One zazwyczaj właśnie w projekcie są na niższym poziomie, a w trakcie roku one ulegają z różnych, że tak powiem, powodów zwiększeniu. I dlatego tutaj ta relacja, biorąc pod uwagę wykonanie, a projekt nie do końca procentowa będzie tak jakby właściwa, dlatego że tak jak mówię, w ciągu roku one ulegają zwiększeniu. No i oczywiście też bierzemy pod uwagę tutaj ten nasz rynek lokalny, czyli przede wszystkim prognozę wykonania dochodów, tak jak mówimy o roku 2017, to bierzemy pod uwagę przede wszystkim prognozę wykonania dochodów w roku 2017.
16. Tutaj w tym przypadku to są przede wszystkim dochody gminy, to tak jak pan prezydent tutaj wspomniał, największy udział stanowi tutaj podatek od nieruchomości, a także dochody z tak zwanego majątku gminy, czyli sprzedaż tego majątku, wieczyste użytkowane, dzierżawy, najmy i tu też, a też po stronie dochodów brane są różnego rodzaju odpłatności. Mając, że tak powiem, ten wynik dochodów, no potem następuje tak zwane przekazywanie tych środków na następną stronę, czyli na wydatki. I tak jak tutaj na tym slajdzie było pokazane, no w pewnym momencie dochodzi do braku środków na wydatków i na wydatki i pokazany jest tak zwany ten deficyt. Ja tylko przypomnę, że w roku 2016 deficyt nie była, była nadwyżka, prawda, ale też ona w gruncie rzeczy wynikała, prawda, ze zmniejszonej realizacji właśnie zadań, prawda, finansowanych ze środków unijnych. Ja może tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Decyzję o tym, czy podjąć uchwałę w sprawie podjęcia uchwały budżetowej, podejmą radni Rady Miasta Olsztyna, stąd obecność przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Panie profesorze, czym ten projekt budżetu Olsztyna na 2017 rok różni się od tego z 2016 roku? Na pewno każdy projekt różni się w stosunku do poprzednich, bo tak to byśmy przyjmowali jakiś wieloletni projekt i mieli w pewnym sensie spokój na parę lat. No pewnie jest wiele takich różnic mniejszych czy większych, ale taka jedna, która się chyba na wszystkich rzuca, a wszystkim rzuca w oczy, to jest wzrost znaczenia wydatków majątkowych, zwłaszcza wydatków inwestycyjnych. Od pewnego czasu, a ściślej mówiąc od chwili, kiedy Polska najpierw jako kraj kandydujący, a później jako kraj będący członkiem Unii Europejskiej mogła korzystać ze środków unijnych, daje się zauważyć taki cykl w naszych inwestycjach samorządowych, bo to nie jest olsztyńska specyfika. Wiadomo, że bardzo istotnym, a może nawet największym, nie może, a na pewno największym źródłem finansowania tych inwestycji są środki unijne, czy to z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy w naszym przypadku z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, ewentualnie innych centralnych programów, ale unijnych. No i jak wiemy, w Unii Europejskiej jest tak zwana perspektywa średniookresowa, ostatnio ona składa się z 7 lat i jest to pewien cykl, prawda? My mamy w tej chwili perspektywy na lata 2014-2020, no ale jest taka faza, którą można by nazwać fazą rozruchu i ona się w zasadzie w 2016 skończyła i w tej chwili wchodzimy w fazę realizacji projektów, które uzyskały to dofinansowanie. I pan prezydent tutaj wspomniał, że rok 2015 był takim rekordowym, jak chodzi o wydatki majątkowe, bo tam było chyba ponad 550 milionów złotych. Absolutny rekord. Jak zaczynałem być radnym w 2006 roku, to pamiętam, że szczyciliśmy się, że mieliśmy chyba 91 milionów. To pokazuje skalę, tak, tych jakby progresji wydatków na inwestycje. Rok 2016 był trochę słabszy pod tym względem, bo to była ta faza taka jeszcze przygotowywania się do absorpcji środków, a w 2017 już wchodzimy realnie w korzystanie z nich, wydawanie ich. I ja tylko zwrócę uwagę, że w dochodach te dotacje i środki unijne w roku 2016 stanowiły 20%, a w tym budżecie, o którym mówimy na rok 2017, to już będzie 33%. Wydatki majątkowe, co prawda nie osiągną jeszcze 550 milionów, ale już prawie 300, bo dokładnie bodajże 281 milionów. A więc to jest taka podstawowa różnica, mianowicie będą znacznie większe wydatki inwestycyjne, a inwestycje to rosną. Tak? Ale chciałbym uspokoić, że
taki wzrost tych wydatków nie będzie stanowił zagrożenia dla stabilności finansów miasta. To pozostaje stałe od wielu lat i mam nadzieję, że przynajmniej dla tej ekipy rządzącej miastem, patrzę tu na pana prezydenta, tak pozostanie na zawsze. Co prawda te wskaźniki, o których pan prezydent mówił, one aktualnie obowiązują i są zapisane w ustawie o finansach publicznych, one są trochę bardziej złożone, ale te poprzednie, one co prawda nie są zapisane w ustawie, ale swego ekonomicznego sensu nie stracili. Przypomnę, że to były dwa koszty obsługi zadłużenia, a więc rata kapitałowa na dany rok plus odsetki do dochodów powinny być mniejsze niż 15%. U nas to jest w projekcie rząd 8 z ułamkiem, a więc jesteśmy gdzieś w połowie tej granicy. A drugi wskaźnik to jest dług znowu do dochodów, granica 60%, u nas to jest około 25%. Prawda? Więc to zadłużenie jest absolutnie pod kontrolą, mimo tego prorozwojowego charakteru budżetu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni Państwo, przedstawiciele Zarządu Miasta, pan profesor, przewodniczący komisji, są do Państwa dyspozycji. Ja bym chciał o te inwestycje drogowe zapytać. Druga linia tramwajowa, Pieniężnego i Partyzantów, czyli no, dużo wykopów w Olsztynie. Myśli pan, że ten ruch w mieście jakoś da się zorganizować tak, żeby to nie było jakoś bardzo dotkliwe dla mieszkańców? To jest jedna kwestia, no a druga to Nowobałtycka. Tutaj były protesty mieszkańców, czy nie ma żadnych szans, żeby Nowobałtycka znalazła się w budżecie przyszłorocznym? Szanowni Państwo, jak doskonale wiecie, po pierwsze potrafimy sobie radzić znakomicie z inwestycjami, przy współpracy oczywiście z mieszkańcami, którzy, jeszcze raz powiem, są wyrozumiali, proszę, żeby byli wyrozumiali, żeby pomagali nam w tym, bo tylko wspólnie działając jesteśmy w stanie szybko, sprawnie zrealizować budowę naszego domu, jakim jest Olsztyn. A z drugiej strony weźmy pod uwagę to, że nie kto inny, a my jako Polska mamy ogromne zaległości w absorpcji środków unijnych, że na szarym końcu, jeśli chodzi o rok 2015, jako kraj z krajów należących do Unii, jesteśmy w wykorzystaniu tych środków i nie kto inny, a ten rząd stawia i bardzo dobrze na to, ażeby przyspieszać wszystkie działania, które związane są po pierwsze z przygotowaniem projektów, oceną tych projektów, a następnie przyznawaniem środków i daje nam po prostu pieniądze na zaliczki, żebyśmy jak najszybciej po prostu również oddziaływując na wykonawców i mobilizując wykonawców, starali się po prostu ich wspierać finansowo. A więc nie mamy wyjścia. Mamy okres krótki, ponieważ nie kto inny, a zarówno w regionalnym programie operacyjnym, jaki mamy do dyspozycji Rozwój Warmii i Mazur, czy wszystkich programach operacyjnych, które są pod kontrolą ministra rozwoju, rok 2018 jest tak zwanym rokiem sprawdzam. Jeśli zostaną osiągnięte wskaźniki w realizacji inwestycji unijnych na bardzo wysokim poziomie, to z tego tytułu Polska, tak jak było to w poprzedniej perspektywie, otrzyma dodatkowe środki. A więc to jest nasz interes ogólnospołeczny, ażebyśmy zrobili wszystko, żeby jak najwięcej tych inwestycji rozpocząć, zakończyć, rozliczyć i pokazać, że zasługujemy na to, ażeby otrzymać dodatkowe środki. A więc tu nie ma czasu na, jakby to powiedzieć, no, przeciąganie jakiekolwiek, które miałoby opóźniać w czasie realizację naszych inwestycji, przygotowanych inwestycji, bo po prostu z tego tytułu my zapewne, którzy będziemy chcieli korzystać jeszcze właśnie z tej puli dodatkowych środków, możemy się do tego przyczynić. I drugie pytanie, właśnie w tym kierunku, pyta pan o Nowobałtycką. Tak jak pokazywałem wykres, nie jesteśmy w stanie dzisiaj zapisać jakichkolwiek dodatkowych środków, oczywiście z kredytu, bo nie uchwalilibyśmy budżetu, ale szanse zawsze są. Po pierwsze, trzeba być przygotowanym z projektem i będziemy przygotowani z projektem. Po drugie, oczywiście budżet, jak i same wydatki majątkowe, to, jak ja to mówię, równanie z wieloma niewiadomymi, ale
wygrają ci, którzy będą przygotowani, a więc rozstrzygnięcia przetargowe. Jeśli one będą tańsze niż te, które wynikają z kosztorysów inwestorskich, a tak stało się w przypadku ulicy Towarowej, że kosztorys inwestorski był na 208 milionów złotych. Myśmy podpisali umowę z rozstrzygnięciem przetargowym na 103 miliony złotych. A więc ta pula, oczywiście środków 85% dotacji unijnej, z powrotem wróciła do systemu. A więc teraz zależy, jeśli chodzi o po prostu możliwość, to co Pan zapytał, czy ulica Bałtycka będzie, to zależy od tych przetargów, które my będziemy rozstrzygać. To zależy od tego, czy uwolnią nam się dodatkowe środki. To zależy od tego, czy Ministerstwo Rozwoju, które rozdzieliło już praktycznie wszystkie środki, będzie jeszcze miało możliwość właśnie skorzystania z dodatkowych. A więc jakich dodatkowych? A więc tych poprzetargowych, które pięć miast Polski Wschodniej dzisiaj ma w formule, no właśnie, my jesteśmy liderami, a więc inni są jeszcze za nami. Jeszcze niektóre projekty są na etapie dopiero przygotowywania do przetargu, a więc życzymy im jak najlepiej, ale pewne środki wrócą do systemu, z których będą mogli skorzystać ci, którzy będą przygotowani. Chciałbym podać tutaj przykład krótki, ulicy Sikorskiego. Jak Państwo wiecie, myśmy mieli zrealizować tylko trakcję szynową, myśmy mieli zrealizować tylko niezbędną przebudowę w granicach skrzyżowań. No i co się okazało? Nagle się okazało i bardzo dobrze, że po pierwsze byliśmy przygotowani z projektem, byliśmy po procedurze przetargowej, która przewidywała tak zwane roboty uzupełniające, a więc wykonawca był na placu budowy i my mogliśmy po negocjacjach jemu bez przetargu zlecić te roboty dodatkowe. No i się okazało, że są pieniądze, bo pan marszałek ma i nie 85 czy 70, ale 90% wartości inwestycji całej ulicy Sikorskiego, jeśli chodzi o no, ulice same, asfalty, tak, podbudowy i wszystko, co z tym związane, dostaliśmy finansowanie w ostatniej chwili. A więc tutaj też robimy wszystko i będziemy przygotowani. Natomiast jeśli tylko taka możliwość wystąpi, że będziemy w stanie bezpiecznie wpisać to do naszego budżetu, to zapewne takie działania podejmiemy. A więc na to pytanie dzisiaj nie odpowiemy, ale przygotowujemy się na wszelkie warianty, które by pozwalały realizować potrzebne inwestycje w mieście. Ale ten taki najbardziej optymistyczny wariant to byłby już rok 2017 z pozyskaniem pieniędzy na tę inwestycję? Czy to... No tego też nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ praktycznie konkursy w tym roku zostaną zakończone. Być może jeden konkurs będzie jeszcze w miesiącu lutym, ale ze środkami bardzo małymi, mówię o programie operacyjnym Polska Wschodnia, gdzie instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i w zasadzie, wcześniej starałem się odpowiedzieć na to pytanie, jeśli my wszyscy poprzez naszą mobilizację, mówię o całym kraju, będziemy w stanie wykorzystać po prostu środki unijne szybko, sprawnie i pokazać, że na koniec 2018 roku zrealizowaliśmy te wskaźniki, które były wynegocjowane z Komisją Europejską, to wtedy dostaniemy dodatkowe środki. To wtedy jest nadzieja, że my po prostu z tego będziemy mogli skorzystać. Projektowo na pewno będziemy gotowi. Szanowni Państwo, jeszcze pytania? To ja mogę jeszcze jedno w takim razie ostatnio chciałem zapytać, bo tam w budżecie znalazła się taka pozycja związana ze stadionem, nie pamiętam dokładnie kwotę, ale to ponad milion złotych. Nie no, jeśli chodzi o stadion, to jest tam program 2 lata 2013-2017, no jakieś tam, nie wiem, 17, na pewno 17 i tam po pierwsze jest pisane na pewno to oświetlenie, które już zostało zrealizowane, a więc jest rubryka, kolumna poniesione nakłady, a z drugiej strony nakłady do poniesienia. Nakłady do poniesienia to jest oczywiście prawie 2 miliony złotych. 2 miliony, Pani Prezydent? Związane z dokumentacją. A więc to jest to. Natomiast ja powiedziałam, że dzisiaj pracujemy nad dokumentem, materiałem i odpowiedzią, która jest nam niezbędna, potrzebna do dalszych działań, ażeby po prostu wskazać, w jaki sposób, z jakich źródeł, w jakiej formule instytucjonalnej i organizacyjnej byśmy po prostu mogli realizować ten stadion. Oczywiście będziemy na pewno, tak samo jak w przypadku hali, ja tu wspominałem, pukać do ministra sportu,
i do tego krajowego funduszu, ale żeby o to się ubiegać, trzeba mieć projekt i trzeba mieć pozwolenie na budowę. To będzie już niebawem, za miesiąc, za dwa miesiące. A więc kolejne kroki będziemy chcieli w tym zakresie również poczynić. Mateusz? Tak, panie prezydencie, w budżecie nic nie mam grand slamu, to oznacza, że nie będzie u nas tej imprezy? Coś wiadomo? To znaczy nieprawda, że nie ma, bo jest. No dobra, ale nic pan nie powiedział. No nie można wszystkim mówić. To znaczy, ale ważne jest. To znaczy, szanowni państwo, jest oczywiście trochę mniej środków, bo jest 780 tysięcy na dzień dzisiejszy środków, biorąc pod uwagę pewną autopoprawkę, która została zgłoszona. A więc są to bardzo znaczące środki i oby tacy sponsorzy jak gmina Olsztyn również znaleźli się inni, którzy byliby wesprzeć po prostu to wyjątkowe wydarzenie. A więc na dzień dzisiejszy nie wycofujemy się. Natomiast oczywiście to będzie zależało od organizatora, czy po prostu może znajdzie tak innych, którzy zechcą tu razem z nami to organizować, czy też powie, no znalazłem złotą żyłę gdzieś indziej i tam idę, tak? To nie tylko od nas zależy. My po prostu takimi środkami w budżecie miasta, w projekcie, przepraszam, budżetu miasta na dzień dzisiejszy dysponujemy. A już jakieś rozmowy były? Jeszcze nieoficjalne, oficjalne będą. To znaczy były rozmowy oczywiście miesiąc temu, przed w ogóle, czy też w trakcie opracowywania samego projektu budżetu i wtedy żeśmy się umówili, że praktycznie po jego przygotowaniu, po również zaopiniowaniu przez radnych na komisjach, spotkamy się i będziemy rozmawiać już bardziej szczegółowo. Jeszcze odnośnie ulicy Partyzantów, o jakich 109 milionów, wy nie, 109 milionów Pustowskiego, a ulica Partyzantów w jakiej kwocie? Znaczy cała ekomobilność, panie prezydent, będzie uprzejma znaleźć, cała ekomobilność to jest przeszło 100 milionów złotych, a na to składa się, jak wspomniałem wcześniej, modernizacja pieniężnego, modernizacja Partyzantów, zakup czterech tramwajów, no wraz z elementami całej infrastruktury, natomiast w podziale na... 11 milionów. Ile? 11 na Partyzantów. Nie, nie. Na przyszły rok stałe zadanie 28 milionów. Tak, nie, no na przyszły rok. Na przyszły rok, ale mi chodzi o całość. Całość jest większa. Około 60. 30 plus 30. To kiedy w centrum ruszą wielkie wykopy? No więc czekamy na rozstrzygnięcie przetargu dotyczące pieniężnego, ponieważ jedna z firm się odwołała odnośnie kryteriów, które myśmy przyjęli, a państwo wiecie, że no właśnie ustawa o finansach publicznych, bo pan też nawiąże zaraz do tego wcześniejszego pytania, ona powinna była wejść 18 marca. Niestety nasz rząd nie przygotował na 18 marca ustawy. Ona weszła dopiero w samym końcu lipca. Panie, musieliśmy oczywiście jeszcze przygotować się do tych nowych warunków, które w tej ustawie nakazują gminom no, stosowanie ich i dzisiaj cena to jest 60% w każdym przetargu, najwyżej może po prostu jako kryterium w tej wysokości wystąpić. Pozostałe kryteria to są inne, to jest kwestia zatrudnienia na umowę o pracę, to jest kwestia udzielenia długości gwarancji, to jest kwestia przyjęcia pewnych ryzyk. I myśmy przy ulicy Pieniężnego zakładamy, że będą potrzebne badania archeologiczne, przyjęli, że czas związany i oczywiście również realizacja tych badań będzie po stronie wykonawcy. Jeden z wykonawców się od tego odwołał. Myśmy w części po prostu te jego odwołanie wzięli pod uwagę. Odwołanie poszło do Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła termin na najbliższy piątek. A więc co może się zdarzyć? A więc może się zdarzyć to, że do piątku wykonawca, który otrzymał od nas informację, co uwzględniamy, się wycofa, albo jeśli się nie wycofa, to po prostu odbędzie się rozprawa. Jeśli odbędzie się rozprawa, to Krajowa Izba powie, co ewentualnie mamy poprawić w naszej specyfikacji, a więc poprawimy, a więc wtedy wyznaczymy nowy termin, a więc nie opóźni się realizacja, ponieważ i tak z góry zakładaliśmy, że miesiące styczeń czy luty to są miesiące, gdzie nie będziemy tych robót robić, że praktycznie z wiosną
przystąpimy do tych wszystkich prac i tak też to powinno się zdarzyć. I partyzantów też? Też. Wiosnę. Wiosnę. Musimy się przygotować do wiosny. Wiosna nasza. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, ostatnie. W sprawie tramwajów. Pan prezydent powiedział, że drugi projekt, wniosek w sprawie dofinansowania koniec roku, koniec 2019 roku. Tak. I aby w połowie przyszłego roku ruszyły pracę. Tak zakładamy. To znaczy zakładamy, pan prezydent Kuć bezpośrednio za to odpowiada. Mamy co tydzień spotkania takie, które dotyczą samego projektu i wszystkich spraw, które są z tym związane. Pan prezydent odbywa spotkania również z biurem projektowym. Biuro projektowe, jak Państwo wiecie, jest Gdańska. Wszystko jest według harmonogramu w tej chwili realizowane i zakładamy, że w momencie, kiedy będziemy mieli po prostu gotowy projekt wykonawczy, kiedy będziemy mieć decyzję z RID-owską, ogłaszamy przetarg. Oczywiście to może się zdarzyć tak, jak Państwo doskonale wiecie, że nagle będzie 2000 pytań, na które będziemy potrzebować określonego czasu, następnie będziemy rozstrzygać, potem wykonawca może się ewentualnie odwołać, a po procedurze odwoławczej będziemy musieli również uzyskać akceptację, tak zwaną kontrolę uprzednią u prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. A więc zakładamy, że połowa roku, ale to może ulec przesunięciu, bo tylko z doświadczenia, biorąc sama ulica Towarowa, która dzisiaj jest w trakcie realizacji, myśmy rozpoczynali przetarg w grudniu, rok temu, w grudniu w oparciu o stałą ustawę Prawo Zamówień Publicznych i to trwało praktycznie do miesiąca września. No właśnie, dzięki właśnie takiemu scenariuszowi, który przed chwilą jako prawdopodobny, ten najdalej idący przedstawiłem. Szanowni Państwo, w takim razie dziękujemy i zarząd miasta jest do Państwa dyspozycji.